Heja, witajcie miłośnicy wycieczek dookoła komina. Dzisiaj już przemawiam do Was z trasy, z roweru. Dzisiaj jedziemy do lasów Zakrzewsko-Palęcko-Pokrzywnickich. Tam, gdzie jest ten słynny Szlak Pamięci, który znacie już z innego filmu. Dzisiaj po prostu zobaczymy sobie, co ciekawego kryje się w tych lasach i w okolicach, bo jest tam kilka rzeczy, które chciałbym Wam dzisiaj pokazać, a które uważam za ciekawe. Także nie ma co czekać. Jedziemy do tych lasów zakrzewskich. No, z mojego punktu widzenia najlepiej się tam dostać, jadąc przez Więckowice. Dlatego jedziemy przez Więckowice. I później skręcamy w taką polną drogę, która doprowadzi nas prosto do tych lasów. A co będzie dalej? Zostańcie z nami. Ja z reguły dość wcześnie zaczynam. Nie lubię tłoku na trasie, ale widzę, że dzisiaj ktoś zaczął jeszcze wcześniej. Spójrzcie na ten balon. Który unosi się właśnie nad jeziorem Nieproszewskim. No dobra, i tu w Więckowicach dojeżdżamy do bloków. Tradycyjnie, żeby dojechać do lasów zakrzewskich, a tutaj trzeba skręcić w lewo. Czyli nie jedziemy tam prosto główną trasą, tylko tu odbijamy właśnie koło bloków. Ta droga doprowadzi nas prosto do lasu. Tam na rozwidleniu skręcamy w prawo i las będzie na horyzoncie. Słyszeliście te okrzyki ptasie? To były bodajże żurawie, które niektórzy oglądają tylko w zoo i marzą o tym, żeby usłyszeć, jak one tam gęgają, nazwijmy to, jakie odgłosy wydają. A proszę bardzo, tutaj na polnej drodze z Więckowic do Pokrzywnicy możecie sobie posłuchać takich odgłosów prawdziwych, żywych żurawi żyjących na wolności. Tymczasem dojeżdżamy do lasu. No to jestem. Można powiedzieć, lis wylądował w lesie. Jesteśmy w lasach tak zwanych zakrzewskich, ja to tak nazywam. No i teraz trzeba dotrzeć do tak zwanej Pokrzywnicy. Do Pokrzywnicy po prostu. Pokrzywnica jest, uwaga, Pokrzywnica jest tam, w tamtą stronę. A my przyjechaliśmy stamtąd. Tam widać pola, którymi przed chwilą jechaliśmy. I w razie czego to ta tablica zawiera w sobie mapę i pokażę Wam, dokąd my teraz będziemy jechać. My jesteśmy tutaj, tak, na skraju lasu i będziemy jechać przez Pokrzywnicę do Dopiewca. Tam jest coś, co najpierw warto zobaczyć. No i musimy się udać w tą stronę, czyli teraz skręcamy w lewo i do Pokrzywnicy w ten sposób dojedziemy. I tutaj, jak już jesteśmy, to już jest Pokrzywnica. Tak, jesteśmy już w Pokrzywnicy, no to ulicą Dworską jedziemy. Taki nam
asfaltem, aż dojedziemy do kolejnego skrzyżowania z takim krzyżem przy ogrodach działkowych i tam się spotkamy. No i jesteśmy na pętli autobusowej w Pokrzywnicy przy krzyżu. Tak, jesteśmy. Zobaczcie teraz, gdzie się kierować dalej. Przyjechaliśmy stamtąd i musimy jechać tam, w ulicę Łowiecką. Skąd taka dziwna nazwa? Zaraz zobaczycie, że ma to sens. Jedziemy. I tutaj, na 8 kilometrze naszej trasy, jest taki słupek. To taka pierwsza ciekawostka. Jest taki słupek dla biegaczy z oznaczeniem kilometrów. I takie słupki tutaj stoją. Jest ich dużo. Ale na jednym z nich jest taka tabliczka z napisem. Z roku 2013 pochodzi ta tabliczka. No taka lokalna zagadka, nie wiem. Może to jest jakaś tajemnica Poliszynela, ale ja nie wiem, co to za przygoda tutaj miała miejsce, czy tutaj, czy dlaczego te słupki upamiętniają tą przygodę. Czy to ma coś wspólnego z bieganiem? Czy to tylko na tym jednym słupku się mamy skupiać? Chętnie bym się dowiedział. No i to tak sobie stoi w środku lasu, na ścieżce rowerowo-biegowej i właśnie ktoś sobie biegnie, więc my jedziemy dalej. Czyli przyjechaliśmy stamtąd, tam jest Pokrzywnica. My jedziemy do Dopiewca. Cały czas prosto, aż dojedziemy do torów. Z takich ciekawostek tutaj na trasie można sobie obejrzeć stanicę myśliwych. Tak tutaj, nie wiem, się bawią, czy co, nie wiem, co oni tutaj robią. Stanica myśliwych w każdym razie. I tuż obok niej takie miejsce postojowe. Parę ławek, śmietnik. Można sobie odpocząć. No ale my jedziemy dalej prosto. Właśnie w kierunku Dopiewca. Także za chwilę wyjedziemy w ogóle z lasu. Ale nie martwcie się, to ma tak być. Musimy dojechać do torów. I ta droga nas do tych torów doprowadzi. I tak oto dojechaliśmy do skrzyżowania. Za mną widzicie drogę, którą przyjechaliśmy z Pokrzywnicy, a przede mną jest skrzyżowanie i my teraz skręcamy w lewo. I tą drogą będziemy jechać, aż dojedziemy do takich, no dzisiaj, stan na 2022, nowych osiedli. No, a tutaj są te rzeczone tory. Tutaj jeżdżą bardzo szybkie pociągi, także tutaj zobaczcie, ku pędzącego jakiegoś ekspresu, Intercity, Pendolino, czy cokolwiek. No, ktoś mieszka, nie? Więc... Ale jakoś zawsze jak jadę tędy i chcę nakręcić jakiś szybki pociąg, nigdy nic nie jedzie. Więc chwilowo na moich filmach ta linia wygląda na raczej spokojno, ale to jest złudzenie. No, wchodzimy w zakręt i tam już na horyzoncie widać te nowe osiedla. I tam jest, można powiedzieć, coś, co być może określi nazwę tego programu na zawsze. Co to może być? Zaraz się przekonamy. No i dotarliśmy i na lepszą nawierzchnię, i do zabudowanej dzielnicy. Chyba jesteśmy w Dopiewcu cały czas. Tak sądzę. Nie widziałem tablicy żadnej, że jest inaczej. No i tutaj koło takiego, powiedzmy, mini centrum handlowego znajduje się coś. No nie, jeszcze kawałek. Jeszcze za tym centrum jest ścieżka. Tak, jesteśmy w Dopiewcu. O, i tutaj przed nami po lewej wyłaniają się ciekawe obiekty, które chciałem pokazać właśnie.
6 takich konkretnych skał, chyba z jakiegoś kamieniołomu pochodzących. Nie wiem, czy to jest sztuczna robota, czy naturalne. Chyba naturalne. I sobie 6, 2, 3, 4, 5, 6. No ciekawa rzecz, nie widziałem jeszcze niczego takiego w takim rozmiarze. Tam kamyki większe i mniejsze to norma. Ale takie... No wydaje mi się, że są jednak to skały naturalne. To jest jakiś, nie wiem, wapień pomieszany z czymś. Nie znam się, nie jestem geologiem. Jeśli jakiś geolog ogląda, byłby w stanie się wypowiedzieć, co to za skały, się chętnie dowiem. No i dlatego właśnie wymyśliłem, żeby, tak jak jest szlak pięciu jezior, nie? Gdzieś tam w Tatrach, czy szlak pięciu stawów. A ja nazywam ten szlak, którym teraz jedziemy, nadaję mu nazwę Szlak sześciu Kamlotów. Niech tak będzie. Taki damy tytuł. A my teraz... Stamtąd przyjechaliśmy, tam są tory. Jedziemy tutaj. Nie zdziwcie się, bo za chwilę po kilkuset metrach, po 100 metrach, po 150 metrach skończy się kostka i jedziemy prosto do lasu. Dokładnie tak, jak tam widzicie w oddali. Do lasu. No i jak już jesteśmy na tej leśnej, to teraz trzeba po prostu policzyć. Będzie pierwsze skrzyżowanie czterech dróg, czyli taki typowy crossroad. To tam nadal jedziemy prosto i na drugim skrzyżowaniu czterech dróg naraz skręcamy w lewo. A póki co jedziemy przez las. Tutaj zbliżamy się do pierwszego skrzyżowania czterech dróg. Jedziemy prosto. I teraz trzeba czekać na drugie skrzyżowanie czterech dróg. I wtedy w lewo. No i dotarliśmy do drugiego skrzyżowania. Znakiem charakterystycznym są dwa słupki. Jeden tam. Drugi tam. I na tym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. I tą drogą jadąc dojedziemy prosto do Zakrzewa. Tą drogę do Zakrzewa to już częściowo znacie, więc nie ma wielce nic do pokazania. Już przy samym Zakrzewie znajduje się ta kwatera duchownych, część Szlaku Pamięci. A my jedziemy do takiego obelisku. Właśnie takiej z tablicą upamiętniającą te lasy zakrzewskie tutaj, tam w czasie wojny. Tam się spotykamy. No jesteśmy tutaj w Zakrzewie. Wyjeżdżamy właściwie już z niego. I tutaj po lewej widać ten obelisk z tablicą pamiątkową. A my... Jesteśmy na skrzyżowaniu dróg, na rozjeździe. Prawo czy lewo, prawo czy lewo. Tym razem lewo. Tu jest to tablica. A my idziemy na lewo. I tutaj wzdłuż tej drogi. Ona za chwilę będzie znowu skręcać w lewo. Wzdłuż tej szerokiej drogi jedziemy. Komuś przerwałem polowanko. Sorry. Ta droga tutaj ostro zakręca w lewo pod kątem praktycznie 90 stopni. Prosto też jest jakaś ścieżka. Później ją kiedyś spenetrujemy. A my jedziemy tutaj. I tutaj w pewnej chwili będziemy odbijać w prawo przy dębie. No i dojechaliśmy do miejsca, które nazywam z
skrzyżowaniem przy Dębie. Proszę bardzo, oto dąb. A za mną skrzyżowanie. Tutaj trzy drogi, w trzech kierunkach można podążać. My przyjechaliśmy stamtąd, tam jest Zakrzewo. A my pojedziemy tutaj. Ta droga prowadzi do Pokrzywnicy, ale my do Pokrzywnicy nie dojedziemy tą samą drogą, którą z niej przyjechaliśmy. A nie, myśmy jechali przez Pokrzywnicę, dobra, inaczej. Ale i tak będziemy tutaj skręcać wcześniej niż zwykle. A ta droga prowadzi zasadniczo do Dopiewca albo do Pokrzywnicy, zależy na którym rozstaju później na końcu zjedziecie. Dobra, my udajemy się tą trasą. I tutaj tuż po wjechaniu do lasu jest pierwsze takie skrzyżowanie. Tam prosto jakbyśmy jechali, dojedziecie do Pokrzywnicy, do tej pętli autobusowej i krzyża. A tuż po wjechaniu do lasu widzimy, że jest takie skrzyżowanie, że tutaj i z lewej i z prawej są drogi. I właśnie dzisiaj pojedziemy sobie tą drogą w prawo. Ona jest taka trochę bardziej zarośnięta, ale nie martwcie się, tutaj da się przejechać. Zaraz zresztą wam to pokażę. I w pewnej chwili, po jechaniu tą ścieżką prosto, po prostu prosto i pokonaniu kilku krzyżówek z różnymi tam ścieżkami, dojeżdżamy do takiego dziwnego trochę skrzyżowania, gdzie wydaje się, że drogi się krzyżują pod kątem 90 stopni, ma kształt litery T, ale w rzeczywistości tutaj za krzakami, gdzie jest taka czarna plama na ziemi, jest kolejna ścieżka, czyli to jest takie T z kreską. To my w tą kreskę musimy wjechać. I jeżeli tutaj wydawało wam się, że jest w miarę jeszcze się jedzie, to tam już niestety będzie jeszcze węższa ta ścieżka. Stamtąd w ogóle przyjechaliśmy, tak? Także tutaj ta ścieżka będzie jeszcze węższa. No spróbuję wam pokazać jakiś jej fragment. Ale tutaj przed chwilą wyjechał jakiś gość. Tutaj to jest nieużywane. Tu przed chwilą wyjechał na mnie jakiś starszy pan na rowerze, tam w stylu holenderskim. I po prostu sobie tutaj jechał. Więc to jest normalna ścieżka. Ona też prowadzi do Pokrzywnicy, tylko do trochę innego momentu, takiego trochę bardziej komfortowego. Warto się tu przemęczyć, bo dzięki temu wyskoczymy sobie w Pokrzywnicy na asfalt. No dobra. Spróbujmy się z tą ścieżką. Nie da się ukryć, że pomimo swojej wąskości ta ścieżka jest bardzo fajna. Jest ekstra. Zobaczcie. I w końcu ta ścieżka się skończy, taka zarośnięta. I zobaczcie, tu się krzyżuje normalna droga. Można się poruszać w prawo albo w lewo. Ewentualnie można się też cofnąć. Tamtędy przyjechaliśmy. To my jedziemy teraz w lewo i tu za chwilę będą płoty, pierwsze płoty po sesji w Pokrzywnicy. No i dojechaliśmy do życzonych płotów. I teraz w prawo. Tutaj po lewej mamy ogródki działkowe. A my kawałek jedziemy sobie tą drogą. I tutaj skręcamy mocno w lewo. Przed nami asfalt. To jest to właśnie. Nie trzeba się bujać piachami. Kiedy można się bujać asfaltami. I właśnie teraz wyjedziemy na asfalt. Chyba jesteśmy w Pokrzywnicy, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć na razie. A, Sierosław. Okej. Okay. Czyli tu już jesteśmy w Sierosławiu. No i tą drogą dojedziemy do skrzyżowania świetlnego. O, tam już nawet widać. I dalej przez to skrzyżowanie też prosto. To skrzyżowanie można pokonać jak samochód drogą albo chodnikiem, jak
rower i my używamy tego drugiego, bo dla rowerów i pieszych jest guzik, więc można przyspieszyć zaświecenie się zielonego. No, dzięki użyciu przejścia dla pieszych nie czekałem nawet 30 sekund na zapalenie się zielonego. No i jesteśmy w Sierosławiu. Tutaj w Sierosławiu jest taki fajny odremontowany pałac, czy dworek. Zaraz tutaj wjedziemy na chwilę, żeby to zobaczyć. A z takich rzeczy, które może nie są odremontowane, ale również są fascynujące, to jest taki budynek, nie wiem czego. Może takie ogromne drzwi tu musiały być. To jest budynek do jakichś maszyn rolniczych chyba, co? Nie wiem, do czego to. Takie duże wejścia. No budynek taki mur, typu mur pruski, czy tam sztachulcowy, nie wiem, czy to się różni, czy nie. I on wciąż jest w użyciu. To nie jest coś, co przeszło na emeryturę. To nadal służy jako budynek biznesowy. Fajna rzecz. No, należał trochę do tego dworku wcześniej. Zaraz spróbujemy jakąś tablicę informacyjną znaleźć, bo dworek jest też naprawdę fajny. Zaraz do niego uderzymy. Bardzo fajne boisko. Wszystko nowe. Zobaczcie. Rzadkość. Boisko do badmintona i do tenisa chyba jednocześnie. No siatka jest do badmintona, ale kort wygląda jak taki mniejszy tenisowy. Interesujące. Można przyjeżdżać na badmintona. Proszę bardzo. Bardzo fajny plac zabaw. Duży. No i ten dworek. Spróbujemy poszukać jakiejś tablicy informacyjnej. Czegoś się dowiedzieć. No i tutaj taki też fajny park. No, aktualnie przez brak opadów trawa trochę jest taka bledsza, że tak to ujmę, ale mam normalnie zdjęcia tutaj, jak jest zielono, po prostu to super to wygląda. Trochę słabo z informacją na razie, nie uzyskałem dostępu do żadnej tablicy, która by mi powiedziała, co to jest. Dojeżdżamy. I tutaj jest taki trochę trik. Trzeba uważać. Na skrzyżowaniu asfaltówka w prawo. Tu już można spotkać samochody. I jedziemy prosto. Cały czas prosto, panie Janie kochany. No i proszę bardzo, dojechaliśmy stamtąd, z tego dworku, pałacyku, dojechaliśmy do takiego skrzyżowania z ulicą, tu uwaga, bardzo fajne nazwy, Szafirową i Diamentową. I teraz możemy sobie wybrać, tak naprawdę nie możemy, musimy jechać w Szafirową. Także tutaj teraz skręcamy z asfaltu, jedziemy tam prosto, dojedziemy do ścieżki rowerowej w Sierosławiu. No i dojeżdżamy do drogi z Dusówka do Sierosławia. I trafiamy na ścieżkę rowerową, skręcamy w prawo. I proszę bardzo, jesteśmy na ścieżce. Elegancko sobie teraz będziemy jechać w kierunku Lusówka. Postanowiłem, że tak jak się z Wami powitałem, tak się też pożegnam, czyli w trasie. Jesteśmy na ścieżce z Sierosławia, na ścieżce rowerowej z Sierosławia do Lusówka. Za mną Sierosław, przede mną Lusówko. No w tej chwili na liczniku mam przejechanych 19 km, więc jak dojadę do Lusówka, to nie przekroczę 25. Myślę, że to będzie jakieś 23-22 km. Ok, bardzo miło mi się z Wami jechało. Zapraszam na tą trasę i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!